Z nami Golcuś, który trafia do Miasta Grzechu i do Gromdy. Wiemy już, że zawalczysz z Dorianem, ale zanim o twoim rywalu, to ja chciałem zapytać o ciebie, co człowieka skłania ku temu, aby spojrzeć na tę Gromdę na przykład w telewizji i stwierdzić, że chciałbym też tam być. No ja już walczyłem zawodowo na Babilonie, walczyłem w innej federacji na gołe pięści w Polsce. Tam wygrałem turniej, miałem walkę o pas. Także jest tu już, mam to już we krwi i po prostu podoba mi się to. Kocham adrenalinę, kocham się bić i właśnie dlatego tutaj jestem. To odpowiednie miejsce dla mnie. To, że ty walczyłeś na fajnym poziomie, to my już wiemy po ogłoszeniu też twojej walki przez Gromdę. Natomiast gołe pięści to nie jest formuła dla każdego. Ty uznałeś jednak, że chcesz spróbować swoich sił właśnie w takiej odmianie sportu walki. Skąd takie pragnienie? No, jak już wspominałem, walczyłem już w takich organizacjach na gołe pięści i bardziej mi się to podoba niż walka w rękawicach. Jest to większa adrenalina, większy zastrzyk emocji i po prostu no, coś wspaniałego. Tak, ale czy w Gromdzie jest coś wyjątkowego, że właśnie ta organizacja teraz gdzieś, to było miejsce, w którym chciałeś się znaleźć? Tak, nie ma tu po prostu zbędnej gadki, nie ma tu jakichś tam spin czy krzywych afer. Po prostu jest uczciwa walka, fair play i braterstwo i tyle. Szacunek do siebie po walce, przed walką. To odróżnia od tych innych organizacji, które tak schodzą na psy w dzisiejszych czasach. Uważasz, że to twoje doświadczenie też z walk na gołe pięści może być kluczowe, bo często przychodzą ludzie, którzy mają doświadczenie np. z boksu w rękawicach i się okazuje, że i przygotowanie do takiej walki, sama walka to jest jednak zupełnie coś innego. Doświadczenie może być kluczowe? Tak, na pewno coś tam pomoże i już jestem z tym obyty, także to jest na mój plus. Coś tam sobie powiedzieliście z twoim rywalem na scenie, była ku temu okazja, czy tylko spojrzeliście głęboko w oczy? Nic sobie nie powiedzieliśmy, po prostu patrzyliśmy sobie w oczy i tyle, nie? Potem przybiliśmy piątkę i się rozeszliśmy. Myślisz, że ta noc będzie spokojna, przyspana, będzie gdzieś googlowanie tego, co możesz dowiedzieć się o twoim rywalu, jak to będzie wyglądało? Raczej nie, raczej wjeżdżam na spontanie. Myślę, że będzie normalnie przespana noc i jutro zajebisty dzień. I celujesz w zwycięstwo w całym turnieju? Oczywiście. Tyle. Golcuś, nowy zawodnik Gromdy. Wszystkiego dobrego i dobrych wrażeń. Dziękuję wzajemnie. Gromda 15. Podziemny krąg już 1 grudnia. Kup pay-per-view i oglądaj na gromda.tv.